Witam Państwa na odsłonie archeologicznej wystawy nad Wisłą na Urzeczu. I mogą Państwo wyobrazić sobie, że przede mną jest Warszawa, czyli przede mną jest północ, natomiast za mną jest Urzecze. Po prawej stronie Wisły mamy na początku Waber, a więc skupisko wawerskie. Później mamy skupisko świderskie, później mamy skupisko glinieckie i na końcu gdzieś już przy ujściach Wilki skupisko sobieńskie. Natomiast na lewym brzegu Wisły na początku mamy skupisko pilanowskie, później skupisko konstancińskie i już pod koniec Urzecza skupisko czerskie. Znajdujemy się w skupisku wawerskim. No tutaj możemy zauważyć, że osadnictwo rozwijało się od najdawniejszych czasów, a więc mamy kulturę świderską, reprezentowaną tutaj przez liściaki z Borkowa. Mamy epokę brązu, naczynia z Zeżnia, z Międzyszyna, wczesna epoka żelaza również, ale wydaje mi się, że najciekawszym w tym skupisku jest zabytek, który tutaj możemy zobaczyć, a więc zapinka szczeblowa, która jest datowana mniej więcej na VI-VII wiek i jest charakterystyczna praktycznie tylko dla okolic dawnych Prus, czyli terenów pruskich, bałtyckich, czyli na północ od Mazowsza. Znajdujemy się przed modelem słynnej szkuty czerskiej, a więc statku, który pływał po Wiśle mniej więcej w latach 1481-1541. Tak to wynika z badań dendrochronologicznych. I może tego nie widać, ale jest to naprawdę ogromna jednostka transportująca wówczas zboże i przeważnie zboże, ale też i inne towary. Obsługiwało ją około 20 flisaków. Najciekawszym zabytkiem w skupisku sobieńskim niewątpliwie jest harpun z czcianki położonej niedaleko ujścia Wilgi do Wisły. Jest on związany z paleolitycznymi łowcami reniferów, a więc ze słynną na całą Europę kulturą świderską, datowany mniej więcej na około 10 tysięcy lat temu. Innymi zabytkami w skupisku sobieńskim są naczynia z epoki brązu, no tutaj z różnych miejscowości w okolicach Sobienic, Warszawic między innymi, i piękne zabytki z Sobieni biskupich związane z epoką wpływów rzymskich. Kolejny element wystawy dotyczy skupiska świderskiego, a więc zlokalizowanego w pobliżu dawnych Świdrów Wielkich, będących dzisiaj częścią Otwocka. I tutaj mamy słynne liściaki, słynne drapacze, kawałek rdzenia. Nawiązują do jednej z ważniejszych kultur schyłkowego paleolitu, czyli tak zwanej kultury świderskiej, coraz częściej dzisiaj nazywanej świderienem. I płynne przejście w kolejną epokę, czyli w tak zwany mezolit, 7,5 tysiąca lat temu. Jesteśmy w skupisku wilanowskim, no i jak na innych skupiskach możemy zobaczyć również tu zabytki z epoki, z końca epoki neolitu, poprzez epokę brązu, aż po średniowiecze, tutaj cmentarzysko wilanowskie, piękne pobłączki skroniowe, czy też znakomity miecz z królikarni z XI wieku. Jesteśmy w skupisku konstancińskim. Tu również mamy cały przekrój epok, a więc epokę brązu, epokę wpływów rzymskich, piękne zapinki. Na uwagę zasługuje zausznica z Cieciszewa, zdobiona stożkami z granulek. Datowana ona jest na XII-XIII wiek, a więc na schyłkowy okres wczesnego średniowiecza. W Czersku znajdujemy zabytki praktycznie ze wszystkich okresów polskich pradziejów, a więc
Mamy siekierki neolityczne, tak jak ta Stoniewa. Mamy zabytki z okresu wpływów rzymskich, w tym pochodzące ze słynnego cmentarzyska kultury przeworskiej u podnóża zamku. No, tutaj też na uwagę zasługują kubki typu czerwca. Przechodzimy do średniowiecza, gdzie mamy bardzo dużo przedmiotów związanych z życiem codziennym mieszkańców, ale też mamy przedmioty z grobu słynnego Magnusa, tutaj wiaderko klepkowe, jego złoty pierścień, który możemy zobaczyć właśnie na naszym wystawie. W skupisku glinieckim, a więc w pobliżu wsi Glinki, znajdującej się naprzeciwko góry Kalwarii. I podobnie jak w innych skupiskach, mamy przedmioty z epoki brązu. No tutaj widać naczynia z Łukówca, Piotrowic, Dziecinowa, Twocka Wielkiego, ale też oczywiście z samych Glinek. Należy jednak podkreślić, że najważniejsze dla Glinek było cmentarzysko kultury przeworskiej, gdzie znaleziono liczne groby z wyposażeniem, w tym słynny grot inkrustowany srebrem. Dziękuję Państwu za uwagę, za tą swoistą podróż po nadwiślańskim urzeczu i przy okazji też zachęcam do zapoznania się z naszym folderem, który wydaliśmy właśnie do tej odsłony archeologicznej wystawy nad Wisłą na Urzeczu. I tutaj możemy zobaczyć wszystkie skupiska, które omawialiśmy i najciekawsze zabytki, które znaleziono właśnie na tym terenie.